Pani marszałek, Wysoki Sejmie. Artykuł 69 traktuje o dochodach przyszłego Związku Metropolitalnego. W sprawozdaniu komisji jest mowa o tym, że te dochody będzie stanowił udział w PIT-cie w wysokości 5% dodatkowo oraz mówi o 4-procentowej składce zainteresowanych samorządów, też liczonej od podatku dochodowego do osób fizycznych. My proponujemy, aby to był 8-procentowy udział w PIT-cie oraz 4-procentowy udział w podatku od osób prawnych, czyli przedsiębiorców, aby metropolia również była zainteresowana przyciąganiem inwestorów i tworzeniem nowych miejsc pracy i dodatkowo na kształt, na podobieństwo innej ustawy samorządowej wpisujemy 2-procentową premię z podatku dochodowego od osób fizycznych na okres 5 lat po to, żeby zachęcić podmioty do tworzenia metropolii. Metropolię będzie powoływał rząd, ale na wniosek zainteresowanych podmiotów, na przykład Torunia i Bydgoszczy. Proszę wszystkich o poparcie tej poprawki, bardziej, że klub Platformy Obywatelskiej w trakcie prac w komisji na pewnym etapie zgłosił podobne rozwiązanie. Dziękuję bardzo, panie pośle.